Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Zbyszek Oleksiak w oddziale tutaj, gdzie jest prezesem, gdzie lotuje, odnosi sukcesy. To jest z roku na rok, to są różne, raz lepiej, raz gorzej. No w tym roku chyba jest lepiej, tak? No nie najgorzej. No ale powiedzmy tak, loty gołębi się u Was już dorosłych skończyły. Za chwilę się zaczną loty gołębi młodych. My jesteśmy tutaj u kolegi Zbyszka w poniedziałek, w najbliższą niedzielę. W sobotę już będzie koszowanie, a w niedzielę pierwszy lot gołębi młodych. Pierwszy lot skąd będzie? Pierwszy lot będzie 120 km, to jest Namysłów. 120 km Namysłów, tam będzie kolega z firmy Tornado filmowo, także będziemy widzieć, jak ten przylot gołębi wygląda. Natomiast teraz skupmy się lepiej na gołębiach dorosłych, na sezonie, który w tym roku był. On był, my kiedy w Polsce tam oglądaliśmy wyniki różnego rodzaju, słuchaliśmy, oglądaliśmy relacje, jak wyglądają loty, jak co się w oddziałach dzieje. Wiemy, że dla jednych były i lepsze, i gorsze. No te pogody, które mamy ekstremalne, też determinują, że dużo lotów, są loty często przekładane, no po prostu nie jest tak, jak to sobie, jak wyglądało to w latach poprzednich jeszcze, ale tutaj u Was w oddziale chyba nie było żadnych problemów, a wręcz odwrotnie. No powiem szczerze, w tym roku był rok wyjątkowy, z tego powodu, że bardzo była fajna współpraca między zarządem. Podejmowaliśmy no, prawie, że idealnie dobre decyzje. Udało nam się jeden lot tylko przełożyć, nawet inaczej skrócić lot, co było to trafne w dziesiątkę, bo wtedy była tak po prostu wyjątkowo 500 i ludzie by posiali roczniaki jak w innych oddziałach, a myśmy tego uchronili. No i poza tym wszystkie loty były już według programu. Mimo tego pobiliśmy rekord poszczególnych lotów jako w oddziele ilości gołębi i na koniec sezonu ilości gołębi, co jest bardzo ważne. To znaczy, że nam zostało dużo po prostu. Zostało dużo i duża ilość hodowców do samego końca dawała, bo 95% hodowców dawało prawie do samego końca, to znaczy, że byli nie zniechęceni, tylko byli po prostu zadowoleni po prostu i się cieszyli lotami i wynikami. Tak? Jeszcze przypomnijmy, ile ten oddział Was liczy? No jest wszystkich hodowców jest 120, ale w tym roku, no to tak, bo też dużo osób nie lotowało na stare, znowu na młode, no to tak 100 osób dawało czynnik. Aktywnie lotujące. Później na sam koniec, no to było tak około 83, do samego końca 6 dawało, no to jest rewelacja po prostu, nie? A młody gołębi na loty ile macie zgłoszonych? No tutaj to jest już rekord naszego oddziału. 7400 gołębi na listach jest zgłoszonych. Wiadomo, że tam może już koledzy, którzy tam coś się zgubili czy coś, ale nie ma jakiejś tragedii, bo mieliśmy teraz oddziałowy taki podlot. Mamy komfortową kabinę, po prostu no, z korytarzem, wentylacja, wszystko programa, pojenie jest 600 litrów, zbiorniki 2 po 300, nie? Jest przede wszystkim luźno, my po 12 gołębi dajemy do kosza, nie? No to jest niewiarygodne. Czyli te 7300 nie przeraża Was w żaden sposób? Nie, no, nawet sam Pan Prezydent po prostu ogląda naszą kabinę, to tam podziwiał, mówi, że naprawdę jest zrobiona do porządku co ten. No to tutaj no, fajnie się, hodowcy są zaangażowani, po prostu ucieszeni. No, wiadomo, że tam są wyjątki, ale ogólnie ludzie są no, w szoku, że tak gołębi żeśmy mało wygubili i że to tak wszystko idzie, nie? Do przodu. Wróćmy nie? Wtedy do lotów gołębi dorosłych. My tutaj u Ciebie byliśmy kiedyś na locie, to był bardzo udany lot dla Ciebie. Czy też zakończyłeś tak wszystkie loty, bo no, do końca już nie towarzyszyliśmy Ci z kamerą, ale Ty możesz nam teraz opowiedzieć, jakie mistrzostwa zdobyłeś. Początek sezonu był znakomity po prostu, no nie, bo tak nastawiłem się, jak mówiłem wcześniej, już na trochę kategorię tą A i B, bo tak po prostu te gołąbków ileś tam, ten, troszkę się oszczędziłem z tych dalekich lotów, bo jak było widać nawet po wkładaniu, no to na maraton na przykład pierwszy też włożyłem z 50 tylko 14 gołębi, no nie, no to świadczy też, że tam szukałem też tych koeficjentów A i B, no nie. No w każdym bądź razie miałem raz 7 pierwszych gołąbków, 4 pierwsze gołąbki, 6 pierwszych gołąbków, 7 pierwszych gołąbków, pierwszego, drugiego, z Brukseli trzecią serię w oddziale. Także po prostu jest no fajnie, choć tutaj nie powiem, że no bardzo mocna w tym roku była konkurencja, hodowcy po prostu bili znakomicie, nie? No też takim wyróżniającym się hodowcą no to był Adaś Piwarczyk i Nowak Krystian, który też w większość tego działu w lotach mnie pokonał, no nie? No po prostu to były kwestia sekund, nie? Sekund czasu takiego minimalnego, że w jednym czasie się pokazywały gołębie po prostu jak albo oni mieli 5 pierwszych, albo ja miałem 5 pierwszych i to odgrywało tylko sekundy, kwestia po prostu troszeczkę wiatru, gdzie gołębie po prostu poszły, nie? No to jak się w ciągu minuty nie wbiło, no to już ten mi serii nie wbił 5 przede mną, albo ja przed nim 5 i tak to wyglądało, nie? Praktycznie do końca, nie? Wyniki, jakie miałeś tymi gołębiami zdobyte, czy w kategoriach, tam teraz będziemy to, że tak powiem, będziesz składał tego typu, to one tak, jak myślisz, w Mistrzostwie Polski, jak tam... Jest tak przyzwoicie, zobaczymy po prostu, no kategoria A i B jest dosyć fajnie po prostu, nie? Tutaj zobaczymy jak tam się po prostu to wszystko, bo jeszcze muszę też rozłożyć do A i do B gołąbki, no nie? Ale jest to przyzwoicie, no część gołąbków się tam dubluje, a część gołąbków, no wiadomo, muszę też wybrać jakąś kategorię lepszą lub gorszą, no nie? Jak jedną dam całkowicie, to drugą osłabię, jak tą, no wiadomo, że coś zawsze tam się zachodzi leciutko, nie? No, tutaj w tym roku też przy lotach i przy locie przede wszystkim towarzyszymy Tobie często kontrolę, tak?
No, jako jak zapraszam zawsze na kontrolę, to zapraszam, jak już niejednokrotnie powiedziałem w okręgu, to mogą przyjeżdżać na 14 razy. Protokół pokaż od razu przy okazji, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda, bo miałaś kontrolę dotyczącą prawidłowości koszowania, tak? Tak, tu miałem kontrolę antydopingową. Antydopingową miałem po raz trzeci przez 5 lat, no nie? To była z 1 lipca. Po przylocie, bo tu był zarząd główny, mi odbierał gołębie osobiście, no nie? No tutaj, a w każdym bądź razie miałem tu kontrolę z okręgu, kontrolę na przylocie z okręgu i tu miałem po prostu zarządu głównego gołąbki wkładane, no to tu się pochwalę. No mam protokół, komisja w składzie tam pana Kawaler i ja, nie wiem, jak tam hodowca jeszcze i ten. Odebrali gołąbki hodowcy Oleksiakowi Zbigniewowi, Oleksiakowi Marioli, gołąbki wyżej wymienione, hodowców zostały zakoszowane prawidłowo, no nie? Tutaj ten. No i w każdym bądź razie przy tej kontroli, bo to trzeba nadmienić, zdobyłem 97 konkursów na locie, no to też był praktycznie jeden z takich najlepszych lotów moich w sezonie i w 60 gołębiach miałem 20 czy tam 19 gołębi, nie? No to praktycznie jak hodowcy przeanalizowali, no to najwięcej miałem w 60 też 17, 16, praktycznie to był mój rekord, choć no trzeba tu wymienić, że to był Adasia Piwarczyka, jak Adaś sam powiedział, taki typowy rekord z sezonu, no nie? No bo wtedy przyładowała Adaś 6 pierwszych, ale zaraz ja seryjnie po prostu tam Queen Crystal miał i ja przyładowałem tak samo. Także jeszcze się pochwalę, że kiedy zarząd główny mi odbierał tego MB, to miałem koeficjent już fajny 34 w B-klasie, to przy zarządzie głównym zmniejszyłem jeszcze na 29, nie? No to już taki to mały koeficjent, bardzo no to fajnie, bo uwiarygodniło to już, że ten. Jeszcze dodatkowo 519 też tam jeszcze potwierdził, może troszeczkę nie poprawił, bo miał już lepszy koeficjent, ale jeszcze potwierdził to samo. 519, jeśli chodzi o gołębia oczywiście. O gołębia, no dokładnie, nie? Tak jak już jesteśmy przy gołębiach, to teraz powiedzmy, bo twoje gołębie my znamy, często je widzimy, rodowody tam, czy się jak pojawiają na stronie internetowej, czy też na sprzedaż. W tym roku jakieś nowości z tych takich gołębi, które wcześniej już zacząłeś testować, coś się objawiło, czy że tak powiem? Wcześniej miałem takie wydrukowane, nawet zaczynamy przyjechać, tak, żeby tak, bo też wszystkich tak nie pamiętam aż tak, no to na pewno w składzie tej najlepszej gołębi jest gołąbek o numerze 2320 16 roku, to jest samczyk, no nie? Dość młody, dwuletni. Tak, to jest samczyk i to on wywodzi się po synie złotej pary, no to co już niejednokrotnie mi te gołąbki pokazywały. Później jest tutaj samiczka, która już po samczyku jest, na przykład ta samiczka z Adasia Piwarczyka i z moich gołębi też gołębi Hansmeiera. I tu jest tego Adasia słynnego 511, a poniżej jest z króla linii. Także po prostu to nic się tu nie dzieje, no plus Adasia tutaj dochodził gołąbek Piwarczyka. Samiczka znakomita w dwóch klasach A i B, nie? No to rewelacja 20188. No samica nie ma 3 konkursy do kategorii A, tylko ma 5 nawet, bo nawet do Balisia, co są na starych zasadach tam w gazetce, no to będę na pewno miał tam wysoko lotniki z tego powodu, że mam gołębie na starych zasadach nawet, że nie mają 3 do A, tylko mają 5 do A, nie mają 3 do B, tylko mają 4 do B, nie? Bo te gołębie dalej chodziły jeszcze i super. No to jest bezpośrednio zadania tego 519 jest też z linii Terbalara i tutaj jest z gołębi drapy, co kupiłem na aukcji tutaj samiczkę z Junder Super Krakas, olimpijczyka drapy, nie? No i też, jakby nie było, to jest ze złoty pary samczyk i z Miss. Miss 459. Tak, no to tutaj po prostu już jest krzyżóweczka, nie? Następnym gołąbkiem jest to 69, jest to samiczka pięknej budowy, śliczna samiczka. Ale tu jest ciekawostka, wtedy ja pojechałem do księdza Kostosza, jednego gołębia kupiłem, mówię księdzu, że jednego tylko chcę, ale konkretnego gołębia, takiego ksiądz mi wybrał, no nie? I po tym gołąbku bezpośrednia córka jest rewelacyjnie też w tej drużynie. No zarazem jest tu od drapy samiczka z 7 roku, ja ją sprzedałem, ale już tam widziałem na Giewoncie, ktoś tam miał bardzo czołowe po tym gołębie i sobie chwali. Ja ją sprzedałem, to jest z drapy, drapa ją zakupił, tą samiczkę z lat to jest, nie? I ona kosztowała 50 tysięcy euro w swoich czasach, mamę zakupił za tyle pieniążków. To była ta samiczka chyba. To jest Hermans Coisters ten i Delat. Ale tutaj popatrzmy jeszcze, wracając do tych gołębi tutaj księdza Jerzego Kostorza, bo akurat będziemy mieli gołębie na aukcji i patrzę, że właśnie z tej pary 152 razy 16,32. No 16,32 to nie pamiętam, ale 152 na pewno mamy jednego, to jest bardzo dobry gołąb z gołębi Rainera Pittmana. Zresztą ta samiczka, ten samiec, o którym ty mówisz, to właśnie on jest czysty Rainera Pittmana. No taki ładny gołąbek, jest taki wyjątkowy, jest taki królewski, on taki ma białe dziób, po prostu to jest taki inny rzeczywiście jak ten, nie? No tu jest gołąbek, co jest no rewelacja, on tam w roku bardzo dobrze chodził. To jest tam 3-letni gołąb, widzimy 711, ten o którym wcześniej już mówiłeś też, tak? No to jest bezpośrednio z Marka Władyki, ja byłem, Marek Władyka, no, w tym roku, no kurczę, troszeczkę... Sanoka w tym roku widziałem tam na listach, bo obserwowałem go, wygrywał wszystko, cały sezon, nie? 13 tam, czy 12 lotów wygrywał cały czas, no i troszeczkę mu się noga powinęła na ostatnim locie i troszeczkę tu wyjątkowo miał gorzej, ale dominował w tym roku całkowicie, ona dużo gołębi ode mnie.
I wtedy pojechałem do niego, do Sanoka, i on mi tego gołąbka dał w prezencie, gołębia, który miał cztery na młode, no nie? On się tam z tych włosów wywodzi to, no i połączyłem tego... Czarny takiego? Nie, czerwony. Czarny, z wynikami tak czarnych i miałem ostatnio, nie? I już w tamtym roku ten gołąb dobrze chodził, w tym roku no też rewelacja. Ma też 13 w B-klasie za 2 lata, no to myślę, że nie jest zły wynik. Ale zarazem jest tu z tego solo mojego, co za 9 tysięcy... No i ze złotej pary też widzę. No i znowu ze złotej pary, no nie? No to po prostu... Następny gołąb w drużynie to jest A i B, no to jest bezpośrednio po starym Blixenie, no nie? To już to się niejednokrotnie to przebijało ten 04 roku, no fenomenalny rozpłodowy gołąb po prostu, nie? Tak, no, staram, to wnuk Blixema to jest. Staram się tych gołębi tak bezpośrednio nie sprzedawać już, bo jest starszy gołąb, to no i z dołu jest po mamusi mis, nie? Tutaj z linii mamusi mis i tu jest z gołębi 415, to taki mój też asior samicy to 13 roku, nie? No to też już gołębie są lotowane, nie? Następny gołąb to jest 519, to jest samczyk. On mi się troszeczkę go przeciągłem teraz na 700, bo chciałem pójść, jak już miałem wyniki, to go trochę przeciągłem i dobrze mi pani go oddała, bo mi się 40 km mu brakło, kurczę, do domu, nie? Ale miał szczęście po prostu, bo... Pani hodowca, czy pani taka obca? Nie, proszę na kocyk, do gębnika nie wszedł, ale na kocyk przyszedł do pani. No i tutaj są to gołębie ze złotej pary samicy, i z tej złotej pary po córce znowu. Po córce złotej pary z Van Damme, bo to jest to, tego Mentiego. Only Menten. A tu jest gołąbek od Adasia Piwarczyka. Prosiłem go Adasia, żeby mi uchował z Mentiego po prostu z jego gołębi, nie? To połączyłem razem. Także tu jest praktycznie wrócenie na linię tych gołębi, nie? No a tu jest gołąbek, co swego czasu na aukcje charytatywne dałem z DNA gołąbka po Królu i po Jaworski Michalak, nie? I to brat właśnie tego gołąbka jest u mnie właśnie też w tej drużynie, co tam ma rewelacyjne koeficjenty po prostu. A i B on ma, nie? No to jest fenomen, nie? Następny gołąb, ciekawostka, no to jest tak. Córka 330, Van Linty, no to już jest ojciec błyskawicy, inaczej mówiąc, nie? Ale zarazem po prostu tu jest gołąbek, bo co Krzysiu mi przywiózł pan Hirna, ale to był gołąbek dokupiony z aukcji na naszych gołębiach. Wtedy mieliśmy jednego, dostałeś od Hansa Hirna takiego wyszukane, a drugi był jeszcze ty dokupiłeś z panem Dima, tak? I tutaj dokładnie, te gołębie po prostu, ale się sprawdzają tutaj od tego Hirna, z tego powodu, że to już nie jest indywidualny wyczyn, bo już mam w innych połączeniach tak samo fajne wybicia tego gołąbka, no nie? No i tu fenomen, no, powiem szczerze, moja laleczka, w tamtym roku samiczka była pierwsza. Jaki ona ma numer? 368. Tak. Nie będzie już lotowana. 368, w tamtym roku miała koeficjent 6 w B-klasie i była najlepszą w standardzie w okręgu, nie? No to nawet mi Krystian Nowak przywoził ją, to mówi, no to trzeba dać piątego oglądali, no to znakomitej budowy, coś pięknego po prostu, no, naprawdę po prostu, żeby wszystkie gołębie taką budowę miały, nie? No to jest po gąbku tam takim 5-3-3, to jest takim asie lotowym, no ale zarazem po 800, no to jest z tego mojego 105, ja go później odstąpiłem już mojemu Jakubowi, tutaj koledze z oddziału, to jako gołąb tam 13-letni, to jeszcze jest płodny do tej pory po prostu, nie? To niejednokrotnie na tych ostatnich lotach u niego też dominują te gołębie, pierwsze, drugi siadają, nie? No i tu jest gołębia z mojej tej starej linii już z Oli, tam 368 tych gołąbków, super, nie? No także troszeczkę nowości jest. Trochę po prostu... Ja tak taki... też słyszę właśnie te gołębie, o których ty mówisz, ja widzę, my mamy 10 gołębi, mamy na gołębniku ten NG w Kosakowie, my go nazywamy nasz gołębnik, to jest ten taki gołębnik mały, gdzie mamy tam teraz 51 sztuk, już 2 loty konkursowe zrobiliśmy i o tych nazwiskach, co mówiłeś właśnie, Adasia Piwowarczyka, gołębie twoje, to możemy tam sobie zobaczyć, my tam mamy wystawione je, że tak powiem, i zdjęcia, i są rodowody. I z tego, co mówiłeś, ja tam też widziałem pochodzenie, podobne jest niektórych tych gołębi. Także możemy sobie bezpośrednio oglądać rywalizację, jak te gołębie tam się u kolegi Maćka Włudzika tam w Kosakowie też sprawują. No ale pokazuje to w oddziale, że jednak nie trzeba mówić, że tam ktoś jest taki, czy taki. Młody hodowca u nas ma 23 lata, czy tam 4, czy 5, bo nie wiem dokładnie. No i po prostu też powygrywał wszystko, tylko Krystian się zauważył. Nowak właśnie. Tak, jest to hodowca, który jest ambitny, młody, zaangażowany po prostu w oddział, pomaga wszystko na stronie, mamy listy w ciągu godziny po stronie, pomógł te zgrywania po prostu porobić, no nie, w każdej sekcji, prowadzi to profesjonalnie, no nie, i po prostu trzeba chłopakowi pogratulować po prostu i pogratulowałem mu osobiście zaraz po wygranej sezonie. Da się każdego ograć, a nie trzeba się wstydzić z kimś przegrać po prostu, trzeba się cieszyć, że się ma takich młodych hodowców, nie, ale pokazuje to całemu oddziałowi i całej Polsce, że jednak przychodzą młodzi i potrafią wygrywać, ale trzeba ich uszanować. Nie wolno, tak jak Krystian powiedział, że mu się jedno w myszkę podoba, nie? Że doceniamy, tak jak nawet on w tym momencie już miał też do czynienia tam gdzieś indziej, to widzi, że u nas po prostu nie ma tej wredności takiej, że po prostu się każdy mu pogratulował, docenia to, że wygrał, nie ma takiej jakiejś takiej wredności, że chłopak wygrał, skądś tam przyszedł. Napracował się, zrobił lepiej, wygrał i to, no nie?
Tu jeszcze taką ciekawostkę powiem, kurczę, gołąbka nie włożyłem do 50, choć byłem świadomy tego, że jest super gołębi. To jest po Ojcu Króla i po Hansmeierach taką 456. Czyli to jest 100% Hansmeier. To w Giewoncie były tam 533 gołąb, co też takie dyplomy wtedy zbierałem 3 po kolei, no nie? No to z tego połączenia w tym roku, no to fenomen. Te gołębie cały czas mi przebijał, jakby nie moje gołębie, to by miał jeszcze lepiej do tych koeficjentów, jak te moje gołębie, nie? No ale cały czas na sucho jednak przylatywał, no bo wyniki się nie liczą, no ale, no ale ważne, że gołąb potrafił to robić też, nie? No my możemy tylko pogratulować, będziemy czekać, aż te wyniki, o których Zbyszek mówił, one zostaną też w Polsce, kiedy będziemy znać inne, to i może na olimpiadzie coś zobaczymy, może zobaczymy kolegę Zbyszka na podium. Zobaczymy, no fajnie, że te kontrole były wszystko, bo to uwiarygodniło po prostu, że wtedy włożyli i wtedy są wiarygodne. To dlatego rok wcześniej też miałem te kontrole na przykład i fajnie, bo tak rzeczywiście wtedy taki lot był niekorzystny. Ja byłem na drugim miejscu przy wspólnych startach w okręgu, no nie? I przy kontroli z okręgu awansowałem na pierwsze miejsce po prostu, nie? I no też to cieszy wtedy po prostu, bo te gołąbki wtedy uwiarygodniają te wyniki. No a wiadomo, że tam na przykład też są niektóre osoby tam złośliwe, że tam będą mówić odwrotnie. No to tak zawsze jest, tak jak u mnie w sklepie na przykład przyjeżdża pani po sukienkę czy bluzeczkę, z koleżanką przyjeżdża, nie? No i niejednokrotnie moja sprzedawczyni, wiadomo, że sprzedawczyni chce sprzedać towar, no, ale po prostu nie do tego stopnia, żeby wciskać w coś, jeżeli są jakieś ładne rzeczy, żeby klientka była niezadowolona, bo drugi raz nie przyjedzie, nie? No i niejednokrotnie tam pokazuje tą sukienkę czy bluzkę, no i za chwilę ta koleżanka, co z nią przyjechała, doradza totalnie tą bluzkę, taką, no dziwnie nawet ta koleżanka wygląda, nie? No i ta pani tam odchodzi, a pyta się tej koleżanki, czemu pani tam nie doradza tej koleżance, tej bluzce było i lepiej, no nie? Tak po cichu na ucho mówi, nie? Wie pani co, mówi, po co ma lepiej wyglądać ode mnie. I tym akcentem tutaj zakończymy dzisiaj, a jeszcze kolegę, tak jak mówimy, kolegę Zbyszka, będziemy jego gołębie oglądać za tydzień, kiedy kolega Rafał z firmy Tornado będzie tutaj kręcił film, żebyśmy mogli tutaj, przylot gołębi będzie i będzie też o hodowli nagrane, ale my odwiedzimy kolegę Zbyszka, no, na pewno na może targowi. Pojedziemy jeszcze do pana Dubika też, bo kolega z Krakowa, jest to Kraków jeden, po prostu hodowca, który pierwszy raz notował jako nowicjusz po prostu w oddziele Kraków jeden, nie? No też tam po prostu wiadomo, że to nie docenia się takiej osoby. W tym roku jest mistrzem kategorii A w Krakowie, w pierwszym roku lotowania. 5 oryginalnych gołębi moich. Sorry. No i też nawet tak w tym roku się taka fajna też sytuacja odważyła, jak mój kolega serdeczny Dubik z Krakowa 1, nie? Gościu nowicjusz po prostu pierwszy raz doprowadził na stare, no i udało się zrobić mistrza oddziału kategorii A, Kraków 1. I fajnie, bo tam 5 oryginalnych gołąbków moich i 3 po moich, nie? To nawet jest tylko 6 potrzebnych do kategorii A, a było nawet 8 bardzo zbliżonych wynikami. Między innymi też jest drugi gołąb jako wlotnik, nie? No i fajnie, bo zrobił tego mistrza kategorii A 2 razy pierwszego gołębia, raz trzeciego, 2 razy czwartego. No to on jest tak zadowolony po prostu jako nowa osoba, bo on ma tam, jak się to mówi, kilka latek, ale już jest, jako hodowcą jest nowym, nie? No także po prostu może tam podjedziemy kiedyś i nagramy filmik. Nie, no na pewno podjedziemy sobie zobaczyć. No bo on tak jest, gościu po prostu... Jak będzie chciał się kolega pochwalić, nie? Nie, on nie ma nic do ukrycia, także po prostu ten, nie? No tak bardzo dużo w tym roku, na przykład też pan Tomaszewski, co swojego czasu miał, był 6 w Polsce w B-klasie, no to dzisiaj mi akurat dzwonił, no to ma gołębia tego mojego, co był wtedy w drużynie, co był 6 w Polsce, to w tym roku, z 13 roku, końcówka numeru 122, bo mi nawet mówił, to ma 2,46 w B-klasie w tym roku, także... Koeficjent. 5 takich gołębi jest 10 koeficjent, no to nawet ja takiego koeficjentu nie mam, nie? No, pan Barakowski, no to też wykupił dużo takich gołębi z różnych, ten mówi, a te z Pazurka ma gołębia, coś 3-4-letniego, raz tylko mu zawalił po prostu w swoim życiu, nie? Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, aby ktoś z kolegów chycił mojego Pazurka, bo mi na ostatnim locie zginął, jest bardzo duża nagroda po prostu, nie? Zgubiłem Pazurka, żałoba była 2 tygodnie. I po prostu no jest 5000 daje od ręki, no nie? I, czyli Pazurka poszukujemy. Poszukujemy po prostu, nie? Nawet powiedzmy, jaki numer ten gołąb ma? 587 z 10 roku, nie? Czyli PL053 10 587. No tak, tam 10 rok to na modę uchowujemy, jakby coś. Zdjęcie go mamy, także można. Na modę uchowę, jakby coś po prostu jeszcze 5000 ma od ręki, no nie? To nie ma dwóch zdań, bo no, może komuś takiej wartości nie daje, bo to wiadomo, że gołąb jak gołąb, nie? A no, dla mnie ma to takie po prostu sentymentalne, ale Łukasz już jest trochę przełamany przez to, nie? I to na lekkim locie zginął. A w tym roku powiem o nim jeszcze, że był fenomen, bo za same miał komplet konkursu, tylko z jednego lotu 20 minut brakło mu, no nie? Wszystko walił po kolei i po prostu z 500 był pierwszy u mnie, 700 pierwszy i drugi, nie? Czyli dyplomy będą, a gołębia może nie być. No także kurde, tutaj także jakby... apelujemy, jakby ktoś znalazł Pazurka, to... No bardzo dużo kolorów jest w tym roku zadowolony, powiem szczerze, i z młodych, i to no, nawet taki Krzysiu Kowalski ze Złodzi, nie, też go pokierowałem w tym roku, bo tak te loty a na młode, na roczne, na stare dobrze bił, ale z 500 nie dawał rady, mówię, czemu ty nie zadzwonisz do mnie i ten, i pokierowałem go w tym roku, no nie na 700 i cały tydzień mu pokierowałem, co ma zrobić.
przywalił najlepszą serię w oddziale w jednej minucie z 700. W jednej minucie całą serię odbił i za dwa tygodnie powtórzył wynik druga seria oddziału, nie? Także po prostu no też troszeczkę ci koledzy muszą zadzwonić nieraz po prostu, żeby coś podpowiedzieć jeszcze w poszczególnej sprawie po prostu, nie? Także gratulujemy wszystkim kolegom, którzy też tak super lotowali. Zbyszkowi również, a na gołębiach lotów. Kiedyś się pojawimy na lotach gołębi młodych, także będziemy mieli możliwość też zobaczyć, jak gołębie młode w tym roku się u kolegi Zbyszka sprawują. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję, dobrych lotów.